Kuby, a konkretnie ze stolicy Kuby, z Hawany, stąd nazwa Habanera. Kiedy przeniosła się z Kuby do Hiszpanii, tam włączone zostały jeszcze elementy flamenka i tam powstała ta Habanera, którą znamy dziś. Ale skąd w ogóle ta nazwa? Bo jeszcze ta habanera hiszpańska, która została przeszczepiona na grunt Ameryki Południowej, to tam jeszcze doszli niewolnicy afrykańscy, którzy podczas różnego rodzaju parad, kiedy tam chodzili po ulicach, świętowali różne uroczystości, oni rytmicznie chodzili i skandowali sylaby kum tango, kum tango. I stąd wywodzi się nazwa tango. I tango w najróżniejszych postaciach usłyszymy dziś. To będą same przeboje, które znacie Państwo doskonale, ale będzie można porównać rozmaite style. Natomiast mamy również wspaniałych wykonawców, to znaczy wspaniałe trzy damy polskiej estrady. Drodzy Państwo, Małgorzata Skorupa, skrzypaczka, która jest także prorektorem Gdańskiej Akademii Muzycznej. Elżbieta Rosińska, akordeonistka, dziekan Wydziału Instrumentalnego tejże uczelni. Anna Sawicka, wiolonczelistka, która jest koncertmistrzem Orkiestry Opery Bałtyckiej, z pierwszą wiolonczelą tej orkiestry. Zatem trzy bardzo poważne panie, które mają ogromny repertuar.